Jakiś czas temu omawiałem na swoim kanale zakończenia Cyberpunka 2077 i ten film bardzo Wam się spodobał, więc pomyślałem, że tym razem przeanalizuję wszystkie główne zadania do Cyberpunka i również umieszczę je w takim jednym sporym rankingu. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na film Ranking najlepszych zadań głównych z Cyberpunk. Będziemy szli z questami po kolei, więc uwaga na spoilery. Zacznijmy nasz ranking od prologów. Każde z nich, czy to prolog Corpo, Street Kida czy Nomada, jest fajnym wprowadzeniem do historii V i tego, skąd wzięło się jego marzenie, by zostać legendą Night City. Jednak jako questy same w sobie są dość mierne, nie za bardzo jest w nich co robić, może wersja nomadzka jest choć trochę wyróżniająca się, bo bierzemy udział w pościgu, ale nie zmienia to faktu, że każdy z prologów nie jest niczym specjalnym, ot, fajnie, że są i tyle. Dajmy wszystkie trzy centralnie pośrodku tabeli na poziomie C. Czwarty quest to samouczek mechanik, który mnie zbytnio nie urzekł. Fajnie, że jest, ale nic by się nie stało, gdyby go nie było. Dajmy go po prostu na poziom E i lećmy dalej. Quest 5, czyli już de facto prawdziwe rozpoczęcie gry i zadanie Ostatnia taka robota, jest po prostu dobrym questem, takim, których od Cyberpunka można by oczekiwać. Kilka sposobów przejścia, strzelaniną i po cichu, zdolnościami technicznymi. Do tego jest to chyba jeden z dwóch questów, w których udział bierze Trauma Team, co zasługuje również na docenienie. No i na koniec jeszcze bierzemy udział w pościgu i dowiadujemy się trochę o Maxtaku. Zastanawiałem się nad poziomem A, ale dajmy go póki co na B. Miasto Snów, quest 6, to znów swego rodzaju samouczek, tym razem montowania wszczepów, ale fabularnie nie wyróżnia się zupełnie niczym i jest w zasadzie jedynie łącznikiem zadań 5 i 6, dlatego umieśćmy je na poziomie C. Siódme zadanie, pierwsza zasada Afterlife, również trochę zawodzi i odniosłem wrażenie, że jest takim łącznikiem łącznika. I w zasadzie quest 6 i 7 spokojnie mogłyby tworzyć jedną całość i wylądować trochę wyżej w zestawieniu, a tak oba zajmują miejsce C. Uwaga, uwaga! Teraz przechodzimy do moim zdaniem jednego z najlepszych zadań w całej grze. Serio, bilet wstępu oferuje dosłownie wszystko i pokazuje poziom, który powinny trzymać questy w każdej nowej grze. Mnóstwo rozwiązań questa, wiele decyzji, z których każda ma inne konsekwencje, nawet opcjonalna opcja, czyli spotkanie, nie spotkanie się ze Stout sprawia, że zadanie może obrócić się o 180 stopni, dużo akcji, decyzji, potencjalny pierwszy boss, świetne bronie do pozyskania, możecie się ze mną nie zgadzać, ale będzie to jeden z niewielu questów, które w dzisiejszym zestawieniu wylądują na poziomie S. Dziewiąty quest jest spoko, mamy okazję zawitać po raz pierwszy do klubu Moxów, chyba że jesteście korpem, to macie to już za sobą. Podoba mi się estetyka tego miejsca i klimat, jaki tam panuje. Dowiadujemy się dużo informacji na temat skoku na Konpeki Plaza, poznajemy Evelyn, Judy. Braindance'y trochę mi jednak psują odbiór całości, bo strasznie się na nich zawiodłem. Na Night City Wire były przedstawiane dokładnie tak, jak wyglądają obecnie w grze, więc żadna ściema nie była nam wciskana przed premierą, a jednak bawienie się nimi samemu to nie to samo, bo może pierwszy raz był jeszcze fajny, ale za każdym następnym razem, gdy tylko słyszałem słowo Braindance, to przewracałem oczami, bo kompletnie mnie to nudziło. Przez tego wielkiego minusa quest daję na poziom B, co mimo wszystko i tak jest zasłużone. Dobra, ale skok na głęboką wodę to już jest coś. Od negocjacji z Dexem w Afterlife, przez budowanie klimatu drogą w Dalamainie, jedyna w grze sekwencja z Flatheadem, zwroty akcji, sporo emocji, fajnie, że da się przejść misję zarówno po cichu, jak i bez przyczajki. Szkoda tylko, że niezależnie od stylu gry na parkingu i tak nie ma to znaczenia i przez to Jackie jest kaput. No i finał tego questa, podczas którego chyba każdy chciał urwać głowę Dexowi. Ma za swoje. Długo biłem się z myślami, czy dać zadanie 10 na A, czy na S, ale końcowo dajmy je na S, niech ma. 11 misja, czyli pierwsze spotkanie z Johnnym, jest tak dobre, że mógłbym je ogrywać w nieskończoność i nigdy mi się nie nudzi. Może jestem po prostu psychofanem Silverhanda i to dlatego, ale każda retrospekcja Johnnego jest genialnie zrobiona i z tym raczej każdy się zgodzi. Szkoda, że Johnny nie pojawił się już na złomowisku, tak jak w zwiastunie, ale trudno. Reszta misji też jest fajna, choć pościg z Takemurą i zabójcami Arasaki jest w 100% oskryptowany i żadna akcja poza zastrzykiem nie ma żadnego znaczenia, to końcowo zadanie Wielki Sen znajdzie się na poziomie A. Zadanie 12 jakoś mnie nie porwało, nie będę ukrywał, chodzenie od jednej kabiny do drugiej niby jest możliwość przejścia na głośno i po cichu, ale i tak jest dość nudna, a jak jeszcze pomylisz Sky z Angelem, to już w ogóle chcesz jak najszybciej skończyć tę misję.
Może będzie to lekka przesada, ale dam dom lalek na poziom D. Nieznane przyjemności, czyli zadanie 13 jest okej, nie wiem, totalnie mnie nie kręci wątek Evelyn. Więc i za każdym razem chcę jak najszybciej przejść wszystkie jej misje i mieć je z głowy. Fajnie, że możemy walnąć Fingersowi, jest to dość satysfakcjonujące, ale nie na tyle, żeby zająć miejsce wyższe niż C. Zadania 14 i 15 najchętniej bym przemilczał, tak szczerze, bo w życiu się tak nie wynudziłem w żadnym questie. Dosłownie nie czułem chęci kończenia tych questów i gdyby nie było to konieczne, to pewnie bym ich nawet nie zaczynał, a jeśli już bym je zaczął, to pewnie bym ich nie skończył. One powinny w ogóle być jednym questem, wtedy może jakoś sam content by to uratował, a tak oba są nijakie. Pierwszy to nudne braindance'y i prosta droga ze strzelaniem, a drugi to łącznik, żebyśmy dowiedzieli się o Voodoo Boys. No to dla mnie jedne z najgorszych questów w cyberpunku, dlatego 14 daje na E, a 15 na sam dół na F. I zjedzcie mnie za to, ale nawet się cieszę, że nie będę musiał więcej o nich mówić w tym filmie. Przejdźmy do czegoś trochę lepszego, ale też bez przesady. Zadanie 16, czyli poznanie z Placidem i Pacyfiką. No i to w zasadzie tyle, nic więcej w tym zadaniu się nie dzieje, więc dajmy je na D i zajmijmy się czymś naprawdę dobrym, czyli 17. Rozpoznanie wzorca, czyli zlecenie na pozbycie się animalsów z gim, pokonaniu Sasquatch, które jest jednym z fajniejszych i trudniejszych bossów, bo może nas powalić i zhakować i wtedy mamy określony czas na pokonanie jej. Jeśli tego nie zrobimy, to najzwyczajniej umrzemy. Super była też decyzja pomiędzy Voodoo Boys a Netwatchem. Sam za pierwszym razem przejechałem się na Voodoo Boys i od tamtego czasu zawsze wybieram agenta Netwatchu. Zadanie mega fajne, dlatego dam je na wysokie A. 18. Czynnik ludzki. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, dlaczego ten quest będzie wysoko w rankingu. Mega fajna retrospekcja Jennego, możliwość zrewanżowania się Voodoo Boys, w skrócie A. Dla następnego questa tworzę specjalną kategorię ponad wszystkimi. 19. Na rozdrożach zasługuje bezapelacyjnie na S+++. Poznanie rok, sporo ekscytującego strzelania w różnych miejscach, dostarczenie przysyłki z panem przy hotelu i wiele, wiele innych świetnych rzeczy. Quest 19 ląduje definitywnie na S+++, a tak serio to damy go na A. 20 już trochę spokojniej, ale wciąż jest dość ekscytująco, szczególnie w momencie, gdy nie jesteśmy pewni, czy detonator zadziała, dlatego będzie tylko o pozycję niżej niż poprzedni quest, czyli na B. 21 pasażer mam problem, bo o ile kontynuacja poprzedniego zadania jest spoko, dostaję się do AV-ki, ratowanie Mitcha, śmierć Skorpiona, którego dopiero co poznaliśmy, to wszystko było super, ale już szukanie Hellmana na stacji benzynowej jakoś mi nie przypadło do gustu. Jak dla mnie trochę zbyt dużo strzelania jak na jedną serię questów. Nie jest źle, nie jest genialnie, sporo daje też przesłuchanie Hellmana z Johnem, dlatego myślę, że B będzie odpowiednim miejscem. Z 22 też mam problem, bo spotkanie z Odą strasznie mnie zawiodło, wyobrażałem je sobie o wiele inaczej, a dostaliśmy nic specjalnego. Gdyby nie informacje o paradzie od Wakako, to byłby to najnudniejszy quest na świecie, dlatego po prostu dam go na E i przejdziemy dalej. O, i teraz przyzwoity quest, koty w ciemności, bez fajerwerków, ale możemy bliżej poznać Takemurę, jeśli kazaliśmy wysłać ciało Jackiego do Wiktora, to teraz dowiemy się, co się z nim stało potem. Całkiem okej jest też sekwencja w Arasaka Industrial Park, bo najpierw możemy przeskanować okolice, co odblokuje inną możliwość wejścia do środka i też podobał mi się klimat tego, że to taka tajna misja, że trzeba zhakować platformę, tak żeby nikt się nie zorientował, dlatego zadanie 23 wyląduje na A. Spoiler, następne zadanie pojawi się na poziomie S i już wam tłumaczę dlaczego. Czerwone milczenie jest genialną, tajniacką misją, przy której naprawdę trzeba się postarać, by nie dać się zauważyć i zrobić wszystko jak należy. No i do tego chyba najlepszy boss fight w całej grze, bo i stanowi wyzwanie i ma wiele własnych możliwości, jak to, że jest szybki, ma kamuflaż, ostrza modliszkowe i smart SMG. Do tego ma jeszcze maskę rozpraszającą, pociski samonaprowadzalne, więc trzeba się trochę natrudzić, no i samo wejście Ody jest tak epickie, że samą tą cutscenką ten quest zasługuje na S+. Po zadaniu 25 byłem masakrycznie zły, bo za pierwszym razem posłuchałem Johnego i nie uratowałem Takemury, choć była taka możliwość, jak się później okazało. Fajne było też to, że faktycznie miało znaczenie, ile razy zapukaliśmy do drzwi mieszkania 303. Cutscenka wjazdu żołnierzy Arasaki też ciary na maksa, dlatego daję tego questa na A. I tak doszliśmy do Komo ubije dzwon, punktu bez odwrotu i Hanako Arasaki czekającej w Embers przez 2 lata, aż umierający V zrobi wszystkie questy poboczne. Podobało mi się to, że po rozpoczęciu tego zadania czuliśmy już, że każda chwila ma znaczenie i że jeśli zaraz czegoś nie zrobimy, to V po prostu umrze. Jest to też mega fajne zadanie, bo pokazuje, że warto robić questy poboczne, bo bez tego możemy wybierać jedynie pomiędzy współpracą z Hanako a kulką w łeb.
A tak dochodzi do nich również ścieżka Rogue i ścieżka Panam, które jako jedyne oferują choć trochę szczęśliwe zakończenie w historii V. Rozmowa z Johnem na dachu też mi się podobała, bo nie dość, że jest to takie kupienie i ostatnia chwila na oddech przed najważniejszą decyzją, to jeszcze jest to ostatni raz, gdy tak naprawdę widzimy się z Johnem, bo później oboje będą już w Mikoshi. Dam tego questa na A, bo jest świetny. Strasznie dużo zadań dałem na A, ale naprawdę uważam, że na to zasługują. Pozostałe zadania, czyli zakończenia, omawiałem już w tym odcinku, więc polecam go później sprawdzić. I tak prezentuje się gotowy ranking zadań głównych w Cyberpunku. Oczywiście wszystko wedle mojego uznania. Napiszcie w komentarzach, czy się z nimi zgadzacie, albo co dalibyście inaczej, bo wiadomo, każdy ma inne gusta, mi się mogą podobać inne questy, wam inne questy, a znowu odwrotnie, ja mogę mieć uraz do innej postaci, a wy do innej. Ale cóż, to już wszystko w tym filmie, ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!